Okej, nastał nowy dzień. Sytuacja nadal kuriozalna, ale z nadziejami, z nadziejami. Weaver, jak Boga kocham! Co, boisz się odrobiny konkurencji? Wynocha stąd! Jakiś problem? Przepani? Nie, tak sobie gadamy, kapralu. Przepani? O co wam poszło? O nic, po prostu... Weaver sądzi, że każdy problem można rozwiązać, paląc wszystko do żywej ziemi. Pieprzony chuj. Racja, jebać go, masz. Dziękuję. No tylko... Co znowu, Nico? Nie dziękuj, nie dziękuj mi. Zawsze jak mi dziękujesz, ląduję tylko z nowym, zasranym formularzem na jakiś szajs. Zasranym? Ja... Ty tak traktujesz moją pracę? Nie tak. Tak oceniasz wszystko, co tutaj robię? Nie. Oczywiście, że nie to. A wiesz, ja nawet nie łapię, czemu wciąż tu jesteś. No to pozwól, że cię oświecę. Przez całe ostatnie 2 lata zabijałem świrusów. Raz za razem także wręcz. Z tak bliska, że aż czułem mięso gnijące mi między zębami. Więc jeżeli pracujesz nad czymś, to załatwi ich wszystkich, jebać to, wchodzę. Ale jeśli nie tu nie chcesz, to wiesz, wystarczy rozkaz. Przepani. Deacon, czekaj. Przepraszam, okej? Okay? Wiesz, ja przecież... Dzięki. Doceniam twoją pomoc. Nie, to się musi skończyć. Przecież to można na łeb dostać. Ta sytuacja jest tak dziwna. Już za długo trwa. To powinno w sekundę się rozwiązać, nie? Powinni rozmawiać normalnie gdzieś. Tak, jestem. Pójść sobie razem. Tu porucznik Weaver. Ty w ogóle chociaż popatrzyłeś na mój formularz? Widzę, że prawie codziennie robisz kursy dla wiedźmy. Zaczynam się czuć pomijany. Tak, tak. Znaczy, tak jest, sir. Polistyren. Potrzebny jest polistyren. Zgadza się? Tak, zgadza się, polistyren. Jeśli będzie problem ze znalezieniem go, to przy autostradzie 97 na południe od Szemort jest rozbita ciężarówka. Przybierze ciśnień. Znajdziesz ją? Ja nie... Chcesz znać prawdę? Dobra, znajdę tę rozbitą ciężarówkę, okej? Okay? Przywiozę ten tam polistyren. Proszę tego dopilnować. Bez odbioru. O, trzymajcie się, kapralu. Co za gnyb? Dobra, a co my tutaj mamy? Gdzieś daleko, tak? Dobry żołnierz. Polistyren. A dla wiedźmy nic? Ej, nie możesz tu być. Na południe. Spokojnie, jestem kapralem. To jedziemy w trasę. Może ktoś się odezwie. Kapralu St. John, tu pułkownik Garrett. Raport. Tak jest. Kapralu, tak. Mam do was pilną sprawę. Nasz żołnierz, oficer, najwyraźniej zdezerterował. A oficer? Zdrajca najgorszego rodzaju. Zabił 2 poborowych i ukradł motor z hangaru. Widziano go po południowej stronie Rim Drive. Skradziona maszyna ma niebieski bug. Znajdźcie go, kapralu. Tak jest, dopadnę go. A, i kapralu, sprowadźcie go tu, żywego. Żywego, sir? Powiesimy go, kapralu. Jako przykład dla tych, którym wydaje się, że regulamin bojówki ich nie dotyczy. Którzy myślą, że stoją ponad prawem boskim. A, tak jest, sir. To wszystko, kapralu. Kurde, ten to ma jakąś manię, nie? Gdzie jest to zadanie? Łowca nagród. To z powrotem. Z powrotem zrobimy. No to widzę, że jakieś zamieszki są. Kapralu St. John, Matt, w sensie pułkownik tu jest. Właśnie mówiłam mu, jaki jest pan przydatny. Kapralu St. John, tak. Porucznik Whittaker była bardzo wylewna w swoich pochwałach. Wykonuję tylko swoją pracę, pułkowniku. Cieszę się. Pani porucznik ma opóźnienie w swoich pracach. Może z waszą pomocą? Matt, mówiłam ci. Biologia, w sensie to, czym się zajmuję, jest znacznie bardziej skomplikowane niż zwykłe budowanie bomby. Weaver... Porucznik Weaver skończy przed czasem. Jeśli pani nie uda się uzyskać podobnych wyników, będę musiał wycofać zasoby i przekazać je jemu. Czy to jasne? Tak jest.
pułkowniku. Kontynuujcie. Wszystko gra, bo wygląda to... Przepraszam, muszę iść. O kurde. Tam są jakieś wyścigi w badaniach. Niedobrze, niedobrze, musimy jej pomóc. W ogóle jakiś krzyż. Musimy jej pomóc. Bierze ciśnienie. To tutaj. To tutaj? Musi gdzieś tutaj być. I tu jest jakaś strefa lęgowa. Strefa lęgowa krzykaczy, nie? Dobra. Czas. Kurde, co jest grane? Dobra. Czas znaleźć te rzeczy dla Weavera. Muszę być blisko gniazda. Czuję smród. A jak mam to podpalić, czy co? Kurde, ale jazda. Nie wiem, czy to się podpala, czy co się robi. Ale spróbuję tam wrzucić. Masz! Dobra, gniazdo zniszczone. Polistyren. Polistyren. Tutaj było jedno, nie? Ale jazda. Czuję smród. Ach, muszę być już blisko. To jest serio? To jest trochę. Dobra, leczonko, mamy drugie. Czyli tu mamy kolejne gniazda. Ale heca. Pierwszy raz takie coś wypalam. Dobra, drugie ogarnięte. Ale to jakieś dziwne to wszystko macie. Naprawdę to macie dziwne jakieś. Dobra, kolejna wypalona. Jeszcze tam jest gniazdo. Gdzie ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Spoko, spoko. Dobra, mamy 5. Gniazdo. Trzeba je spalić. Gniazdo. A jak już tu jestem, to spalimy, co? Dobra, jak już tu jestem, to spalimy. Ale hardcore. Okej, jeszcze jeden. Jeszcze jedna próbka. Dobra, jeszcze jedna próbka. Gdzieś tutaj powinna być. Ale jazda. No z takimi to jeszcze nie walczyłem. To powinno wystarczyć. Zaznaczę resztę na mapie. Ludzie Koriego zgarną to później. Fajne. Dobra, dostarcz polistyren. Wracamy. Ale tu jeszcze po drodze, dobra, zrobimy po drodze jeszcze tego. To tutaj, tak? Jakiś złodziej, wataszka. O, to chyba tu już byliśmy. Tak, tutaj byliśmy z łamaczami. Po drożdże. Coś tu nie gra. To radio nie gra. Dobra, kupa złomu. Znajdź złodzieja, ale... Tutaj nie ma żadnych śladów, nie? Zaraz. O, to ciekawostka. Wulkan. Okej. A i tu jest ten, tu jest ta wyspa. Pięknie. Jest makieta. Dobra. Dobra, rozejrzyjmy się. Gdzie tu jakieś ślady? Dobra. Sprawny motocykl. Będę. Znów mam drop. Pułkowniku, znalazłem go. Jedzie świr. Pamiętajcie, kapral. Chcę go żywego. Kurde, tak dobra. Norbert, bez odbioru. No dobra. Jedziemy za świrem. Gdzie on jedzie? Dawaj go! Wywalimy go z tego motocykla, ale dostał już. A mamy tego grubaska. Ale dobra, podjedziemy troszkę. Co jest grane?
Ale ma obstawę. Kurde, ale ma obstawę. Właśnie to. Powiem wam, że jest dosyć szybki, ale nie tak jak my. Dobra, pięknie. Cholera, nie teraz! Tylko, tak jest! Dobra, kurde, my też już ledwo. Ale wyścig. Ty, sukinsynu, nie, nie. Okej, co ci odjebało? Dezercja to jedno, ale nie musiałeś zabijać przy tym dwóch ludzi. Puść, proszę, puść mnie, powiem ci gdzie wszystko ukryłem. Przysięgam. Wybacz, stary. Powiedz pułkownikowi. Dobra, wyspa magów. Troszkę kasy już jest, nie? 3,5. Mam go, żywego. Przesyłam współrzędne. Nie dorwą! Przecież pożarą mnie żywce! Dobrze, kapral. Już wysyłam patrol. Świetnie. Zgłoście się do mnie. Bez odbioru. Okej, fajnie. Czyli tak. Wracamy już sobie tutaj. Mamy poboczne i mamy główne. Niech będzie. Dobra, wiecie co? Kupiłem sobie nową tutaj giwerkę. Numer 4, podstawowa broń. Jest całkiem za 2000. Idziemy jeszcze posłuchać wywodów naszego mistrza zaginionej arki. Niech będzie. Niech będzie. Was było ze mną od samego początku. Słuchało, kiedy przestrzegałem przed nadejściem boskich plag. Towarzyszyło mi w podróży do tego miejsca. Pomagało mi w budowie tej arki. Jednak bez względu na to, czy byliście z nami od samego początku, czy dopiero dziś wstąpiliście w nasze szeregi, jesteście częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jesteście częścią misji ocalenia ludzkości. Dlatego, kiedy wyjdziecie poza te mury, żeby wypełniać swoje obowiązki, pamiętajcie, że wciąż poszukujemy materiałów godnych naszej arki. Szukamy podręczników, monografii, encyklopedii, dysków i innych mediów. Porucznik Weaver przygotował spis potrzebnych książek chemicznych. Porucznik Whittaker zrobiła spis brakujących książek z zakresu biochemii, genetyki i biologii. Kapitan Jimenez ma spis niezbędnych książek dotyczących medycyny, anatomii i operacji chirurgicznych. Sierżant Tomlinson przygotował spis książek na temat budowy autostrad i inżynierii mechanicznej. A kapitan Hawkins poszukuje materiałów z dziedziny rolnictwa i hydroponiki. A zatem, wykonując kursy, rozglądajcie się za tymi przedmiotami. Zróbcie, co do was należy i pomóżcie nam zapełnić arkę. Kompania, rozejść się. Nie było żadnego kaprala na zgromadzeniu. Dobra, ale tutaj dostajemy też troszkę pieniędzy. 3600, tylko nie ma nic do naszej maszyny, nie? Nie ma totalnie nic do naszej maszyny. Więc trzeba będzie wrócić do tego drugiego obozu i tam sobie Death Stranding ogarnąć, ale tam jeszcze też nie ma hajsu chyba, nie? Tak, jeszcze nie ma hajsu, to zrobimy sobie to. Ale dobra, najpierw do portu oddać polistyren. Dobra, jeden. Hej, mam ten baziew, o który prosiłeś. A, dobrze, postaw to gdzieś tam. Podaj mi kawałek. Okej. Nieźle. To jak się sprawy mają z porucznik Whittaker? Co masz na myśli? Bo widzę, że się tu ciągle kręcisz. Odwalasz dla niej sporo roboty. Tak, ja tylko robię swoje. Jasne. Pewnie, ja też próbowałem ją poderwać.
kiedy tutaj przyjechałem. Mówisz? O tak, chłopie. Kobitka ma zajebisty tyłek. Bo ja lubię tyłki. Sam rozumiesz. Jasne, jasne. I jak ci z nią poszło? Nie za dobrze. Raz rzuciła mnie na glebę, chciała złamać mi jebaną rękę. Słuchaj, musisz się pilnować. To naprawdę ostra niunia. Ja będę o tym pamiętał. A to wszystko? Tak, ale weź to i za mną. Kobitka ma niezły tyłek. Ja myślałem, że mu lutę sprzeda. Pilnujesz się, Diko. No i za bardzo, za bardzo. Trzeba mu przylutować. Na razie Deacon jest taki za miły. Jemu puszczą nerwy. Coś tak czuję. Styren to węglowodór aromatyczny, a benzyna składa się z prostych węglowodorów alifatycznych. Spróbuj to chociaż wymówić. No, tak czy siak. Mieszając te związki, rozbijasz łańcuchy molekularne w pojedyncze wiązania kowalencyjne. Tak, no wszyscy to wiedzą. W sumie spoko. Nic dziwnego. No i? Tak! To, mój przyjacielu, jest Mołotow z napalmem. I tak właśnie wygramy tę pieprzoną wojnę. Jak dopracuje formułę, to będzie się fajczyć mocniej niż palnik acetylenowy. Wiesz, jaka to moc? Tak, w sumie to nawet wiem. Robiłem w warsztacie. To wszystko? Tak, wszystko. Jest spoko. Tak, kurwa, blisko. Bum! Będziemy wysadzać i palić! Skopiemy im dubska! To zrobiłeś dobrze, ale ja ci i tak skopię dubsko za tamto. Też próbowałem ją poderwać. No najgorsze jest to, że on właśnie tak się ukrywa, nie? Zamiast tu powiedzieć, kurde. To jest żona i idziemy. Idziemy się przewietrzyć, to ten owija, nie? W bawełnę. To tylko następny formularz. No dobra. Niech będzie formularz. Sara? Tak, weź może połóż to na blacie. Okej. Ja przepraszam. Po prostu czasem za bardzo się tym wszystkim frustruję. Ja tam nie wiem. Przyszedłem tu tylko po następny formularz. A wiesz co? Tym razem nic nie dostaniesz. Co? Czemu? Bo tym razem idę razem z tobą. Idziemy. No wreszcie, kurde, ile można. Gadać naokoło. No dobrze, żołnierzu. Dobra, idziemy razem. Zobaczymy, czy za mną nadążysz. Tak, pewnie. Kiedy ostatni raz wybrałaś się na zewnątrz? Znaczy, no wiesz, do syfu. Ej, robiłam kursy zaopatrzeniowe jak wszyscy. Chociaż przyznaję, od ostatniego minęło trochę czasu. No, daję radę tutaj, nie? Masz w ogóle motocykl? Mam, ale... tym razem chyba zabiorę się z tobą. Wtedy nie będzie obawy, że się rozdzielimy. Tak, przepani. Przestań z tym... A czy ty byłeś może wewnątrz Arki? Znaczy w jaskiniach, tak. Jak tylko przyjechałem, zostałem po królewsku oprowadzony przez samego pułkownika. Daj spokój, nawet ty musisz przyznać, że gość ma wizję. No wiesz, wszystkie te zapasy, przygotowania, oszczędzanie na wszystkim. No dobra, przyznaję. Ta wyspa to cholerna forteca. Nic nie dostanie się do środka bez zjebanej bitwy. Dokładnie tak. Tutaj. To mój namiot. Niby spoko, ale ma paranoję troszkę. Wow, fajna miejscowa. Widać tę, no, kobiecą rękę. Ta. Praktycznie tu nie zaglądam. Większość nocy spędzam na pryczy w laboratorium. No popatrz tylko, to ogarnie sprawę. To prezent od Mata, kiedy się zaciągnęłam. Mata? Pułkownika. O Jezu, co ty, Deacon, to tylko spluwa. Co tu się działo, jak mnie nie było? Kurde, no, tyle czasu. Czekaj, chodźmy tędy. Chciałabym ci coś pokazać. Jestem tuż za tobą. Kiedy przyjechałam, bojówka zdążyła ściąć prawie wszystkie drzewa. Poprosiłam Mata, pułkownika, żeby jedno zachował. Serio? Ale czemu to? Po co?
Pamiętasz ten weekend, kiedy przyjechaliśmy tu do Crater Lake, jak już byliśmy małżeństwem? No, tak, pamiętam. Bo kojarzę, że myślałam, kiedy wybuchła Góra Mazama, ile będzie trwało, aż lawa ostygnie, uformuje się nowa ziemia, a drzewa odrosną. Kiedy będzie po wszystkim, kiedy opuścimy tę jebaną wyspę, chcę, żeby zostało tu chociaż to jedno drzewo. Słuchaj, tych ludzi takie rzeczy gówno obchodzą. Ja widziałem z bliska tę ich martwą strefę. Pułkownik bardzo chce wygrać tę wojnę, a im szybciej zrobię, co do mnie należy, tym szybciej przestaniemy wszystko wypalać. Kurde, nie ma innego sposobu? Robicie jakąś jatkę, nawet nie można porozmawiać spokojnie. Jedźmy stąd w cholerę. No ale dobra, doprowadźmy też do końca z drugiej strony, ale... Na razie jedźmy. Nie, nic, tylko... Nieważne. Trzymaj się... Tak, mocno. Pamiętam. No. To jest fajne, to jest fajne. Już wraca tutaj do... Wschód stąd, to wokół starych czasów. Jest budynek studium. Wiesz, który? Tak, tak. Możemy pojechać południowym mostem. Będzie szybciej. Zgadza się. Dobra, dobra. Nie, już myślałem, że oni się nigdy nie dogadają. Te wszystkie rzeczy. Drożdże, krzemian. Po co mi to? Pracuję nad środkiem wirusobójczym. Jeśli wyizoluję wirusa, który mutuje komórki, mogę go zabić. Okej. No, a tamten na napalmie, nie? Będzie działał. No, dwie opcje mamy. Ale i tak coś mi tu śmierdzi, nie? Coś tu nie gra, z tamtym zwłaszcza z drugiego obozu. Z pułkownikiem powiedzmy, że też, ale... Mogę cię o coś zapytać? Po tamtej nocy w Farewell, powiedz, jak ci się udało wydostać? Miałem wielkiego farta. Kiedy federalni zniknęli, wszyscy, którzy przeżyli, zaczęli stawiać własne barykady i strzelać do wszystkiego, co się ruszało. Jakoś udało nam się dotrzeć do tego obozu dla uchodźców, gdzie myśleliśmy, że będziesz tam czekać, ale obóz został zniszczony, więc sprawdziliśmy w innych miejscach. Wszędzie to samo. Wszyscy martwi. Wszystko zniszczone. W ciągu tygodnia cała okolica zamieniła się w strefę wojny. Ludzie się zabijali o resztki jedzenia. Czasem po prostu mordowali się nawzajem bez żadnej przyczyny. Gdybyśmy nie trzymali się z Boozerem, pewnie żaden z nas by nie przeżył. Czekaj, to Boozer żyje? Gdzie on jest? Co się z nim stało? Tak, żyje, ale... Jest w jednym z obozów na północy. Nie może już jeździć, bo stracił rękę, ale no, tak, ciągle żyje. Bardzo się cieszę, ale strasznie przepraszam. W sumie trzeba było zapytać wcześniej. Nie przejmuj się tym. Okej, moja kolej. Słuchaj, to pewnie głupio zabrzmi, ale tamtej nocy w Farewell dałem ci pierścień mongrelców. Masz go jeszcze? Przepraszam, Deacon, taka zasada pułkownika. Kiedy pojawiasz się w obozie, konfiskują ci całą biżuterię. Przetapiają całe złoto i srebro i wykorzystują je do projektu Weavera czy czegoś. Zapomniałam o tym. Strasznie przepraszam. A nie, nie przejmuj się. Tak naprawdę to tylko głośno myślę. Już nieważne. Odbierzemy tamtemu. Czyli tamten sobie to wziął. Z konfiskaty, tak? No to ja sobie z nim pogadam. Dobra, to chyba tutaj. Sobie z nim pogadam. Byłaś tu już kiedyś? Raz. Przed... no wiesz. Dzień karier. Wzięli mnie do opowiadania o ekscytujących karierach w dziedzinie biochemii. Boże. Co? A nic, tylko... W sumie teraz mogłabym dać im wykład, z jak można przetrwać koniec świata. Chodź. No mega, mega, wreszcie. Jak się przez to przebić? Może lepiej pojechać naokoło? Nie, zaczekaj. Mogę cię tam podsadzić. Ta? Tutaj przejdziemy? No to dawaj. Gotowa? Tak. No, the last of us teraz. Jak z Ellie. Już! Hej, uwaga na głowę!
Spoko. No, podstaw. Tą pufkę. Okej, dzięki. Kurde, fajne wreszcie, doczekaliśmy się. Jezu, co tu się kurwa stało? To jeden z najwcześniejszych obozów. Zbudowali go, zanim zauważyli, że hordy poruszają się głównie autostradami. Był zniszczony, zanim tu trafiłam. To miejsce to jedna wielka pułapka. No. Wiesz w ogóle, gdzie idziemy? Jak mówiłam, byłam tu tylko raz, ale wydaje mi się, że wydział badawczy jest na tyłach. Dobra, dobra, spoko, rozumiem. Góra. Góra, obserwują nas. Traszki. O, szlak, traszki. No dobra. O, poczekaj chwilę. Co jest? Wiesz, nie chcę nam ściągać na głowę kłopotów. Nawet nie wiemy, co tam siedzi. Przecież wiemy, co siedzi. Banda jebanych traszek. Chodź, obejdziemy to. No, troszkę ma inne doświadczenie może, nie? Po tym czasie. Cokolwiek tu mieszkał, porządnie poblokował wszystkie przejścia. Nie no, ona się może zna, ona się może zna. Dasz radę je otworzyć? Czekaj, spróbuj. Tak, tak, tak. Chyba mi się uda. Zrobione. Zrobione. Udało się. Tędy, wygląda czysto. Już idę. Z rezydenta lalki. No, wygląda srogo. Musimy chyba przejść dalej. Chodź, pomóż mi to przesunąć. Zaczekaj, okej. Okay. Gotowa? Hej! Okej. Okay. Gotowa? Ruszamy. O kurwa, w tył. Co jest? Drugi. O kurwa. No. Dobra, to znajdziemy inną drogę. Nie, czekaj chwilę. Damy radę. Co? Damy radę. Jeśli oboje tam wejdziemy, to tylko pościągamy ich sobie na głowę, więc... Zaraz, a może... Może ty się wdrapiesz tam i zaczniesz mnie wtedy osłaniać. Ty załatwisz maruderów, a ja całą resztę. Myślisz, że to dobry pomysł? Tak, zawsze tak robię. Po prostu staraj się nie przerywać ostrzału, dobra? Deacon! Jak już przejdę, zabarykaduj się, okej? Jasne. Serio na hordę poszedł? Dobra, dobrze, że wziąłem jakiś nowy karabin. Ten to jak z mafii wygląda. To nie jest w ogóle horda. To jest rój. Jest easy. Mało was jest. To już chyba wszystkie. Tak, możesz już zejść. Jest czysto. Już nic tu się nie działo. Wszystko dobrze? Jezu. Pewnie. Było bardzo blisko. Spoko. Wszystko było pod kontrolą. Nie, no to było easy. No, ale nas tutaj już nie będzie. To gdzie teraz? Nie wiem. Całkiem nieźle zabarykadowali tę miejscówkę. Myślę, że tu. Sprawdź, czy w ścianach nie ma żadnej dziury. Czegoś, po czym możemy się wspiąć. Dobra, sprawdzę tutaj. Mi się wydaje, że tu. Do góry. Masz coś? Hej, tutaj. Tu jest otwarte okno. No. Już idę. Pewnie. To był taki mały rój, to tam. Nawet nie jest horda. Udało się? Tak. Tak. Tak, udało się. Zaczekaj, poszukam czegoś. Dobra. Sara! Czekaj, szukam czegoś, co ci pomoże. O kurwa! Spoko. Nie, Deacon! O kurwa! Jasna cholera! Ej, serio? Żebym mógł się wspiąć. Staram się! Ej, to był najlepszy dubbing, jaki słyszałem. Kurwa! Kuba! Deacon, trzymaj! Spoko. Nie denerwuj się. O Boże, czemu mi się śmieje? Nie mam pojęcia. A wiesz co? Przypomniało mi się, jak mnie namawiałaś, żebym wrócił do szkoły. No widzisz. No i w końcu ci się udało. Lepiej późno niż wcale. Okej, dzięki.
Gotowy? Mhm. To jazda. Kurde. Dobra, może tym razem ja pójdę przodem. Tak, proszę pani, jak pani sobie życzy. Zupełnie jakby wybuchła tutaj bomba. No, może i wybuchła. Chodź, wydaje mi się, że przejdziemy tędy. Proszę pani. Zacięły się. Czekaj, może ja... Nie, nie, ja to zrobię, dam radę. Widzisz? Mówiłam. Widzisz? Mówiłam. Dam radę. Ta. Ta. Dobra robota. Dzięki. No, widzisz. A jak bardzo potrzebujesz tego sprzętu? Już prawie jesteśmy. Nie możemy się poddać tak blisko. Tak tylko pytam. Spoko, spoko. Budynek, ja sprawdzę tutaj kible, okej? Okay? Niby się mieliśmy nie rozdzielać, ale... Ktoś musi się nauczyć lepiej parkować. A co, tam jest jakieś auto? Spokojnie, spokojnie. Ale się zmieniło, nie? Razem na misję idą, a nie na randkę. No dobra. Czyli tutaj. O tym mówiłeś, Deacon. Przerzucimy ten wóz. Spoko. Tak z Buzim robiliśmy. No nie. Jednak otwarte. Więcej barykad. Dosłownie wszędzie. Ha, sprawdź budynki. Dobra. Tu jakieś namiociki. No był obozik, nie? Był tutaj obóz. Dajcie mi kontrolę, bo coś... Coś tup tam powoli. Okej. Musimy tylko pokonać te bariery. Tu jest znowu okienko. Chodź, podsadzę cię znowu. Ale tym razem lepiej. Znaleźć ci trochę szybciej coś do wejścia, wiem. No, dokładnie. Dobra. Szykować się? Okej. Zaczekaj. Tylko tym razem nie próbuj ściągać na siebie tylu rojaków, dobra? Jasne, pewnie. Zobacz, co da się zrobić. No, teraz łamacz przyjdzie. Oj! Co jest? Ej, co jest grane? Mogę to przerzucić? Mogę. Ja cię kręcę. Nie no, co jest? O kurde, no! Najgorzej! Dawaj, dawaj! I do góry! Kurde, serio? Nie, nie, nie! Sara! Jasna, gdzie ona cholera. Jest? Sara! Sara! Nie! Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia! Hej, hej, hej!